80 tysięcy kilometrów, 7 lat intensywnej pracy, wiele spotkań z twórcami filmowymi i projekcji filmowych. O czym mowa? Polska światło czuła. I jak się narodził ten cały akcja, temat? Projekt narodził się w 2011 roku i został założony przez Dorotę Kędzierzawską, przez reżyser i Artura Reinharta, operatora filmowego. Polska światło czuła to jest projekt filmowy, który trafia z filmami do miejsc, które nie mają dostępu do kina, więc my jeździmy do małych miejscowości, do wsi i mamy swój sprzęt, z którym jeździmy i jesteśmy w stanie rozłożyć się wszędzie właściwie. Początkowo miał trwać rok, później okazało się, że jest tak duża potrzeba i że jest tak wiele miejsc, no, że od 2011 trwały to już 7 lat. A jakie było najciekawsze miejsce, w którym odwiedziliście Państwo? Każde miejsce jest wyjątkowe, każde jest w jakiś sposób ciekawe i inne. Na przykład te ośrodki karne czy ośrodki wychowawcze to są miejsca, do których nie mamy dostępu i zazwyczaj nie znamy ich od wewnątrz. I to jest ciekawe, że będąc tam i w trakcie rozkładania na przykład tego sprzętu, tych 2 godzin, które potrzebujemy, no to też chodzimy po tych pomieszczeniach i obserwujemy. To jest taka ciekawość przed zamkniętymi miejscami, o których mamy tylko jakieś wyobrażenia. A jakie były najciekawsze, najbardziej interesujące reakcje ludzi? To na przykład ktoś zobaczył film i nagle wstał i powiedział, że teraz powie coś po raz pierwszy w życiu, bo przez całe życie bał się to powiedzieć. I mimo tego, że siedzą wokół niego ludzie, którzy go znają, to jest na otwartym organizmie wszystko prowadzone. Zdarza się, że ludzie płaczą, zdarza się, że mówią coś, czego nie mówili, zdarza się, że się nie zgadzają i się oburzają, że na przykład nie rozumieją, co zobaczyli przed chwilą i dlaczego, dlaczego to, dlaczego tamto. Ale wszystko to jednak prowadzi do jakiejś ciekawości drugiego człowieka i do po prostu do zadawania pytań i do dzielenia się refleksji. I to jest ważne. Ja już dziękuję bardzo za wywiad i życzę powodzenia w dalszej realizacji projektu. Dzięki. Dziękuję.